No, podniosłeś troszkę ciśnienie na sali. Dokładnie. Pierwsza runda taka, no, przegrana. Druga zacięta bardzo, no i w trzeciej dominacja. Tak. Tak to widziałeś? Też tak to widziałem. Ta pierwsza była taka, no, na, no jak mówię, na rozpoznanie. Mhm. Już wiedziałem, co jest, że trzeba przeciwnika trzymać bardziej na dystans, nie bić się z nim. No co, ja jestem takim zawodnikiem, wejdzie, pobije się trochę, trochę wyjdzie. Walka ciężka, dałem wszystko z siebie, naprawdę oddałem serce, zdrowie. No i co tu mogę powiedzieć? Ale ty w tej pierwszej rundzie tak troszkę celowo dałeś mu się wyboksować? Nie, bardziej tak, jeszcze nie miałem innego sposobu. Tak. Okej, okay, szukałeś sposobu. Tak, szukałem sposobu, już potem naprawdę było. I co się okazało? Co było najlepsze? Co zobaczyłeś, że wchodzi? No na pewno proste ciosy. Jakieś proste ciosy, potem na dół jakiś cios. Trener powiedział mi, że mam się z nim nie bić. Już potem, po pierwsze jak zszedłem, to już miałem podpowiedzi z narożnika, naprawdę było lepiej, no. Słuchasz narożnika? Słucham bardzo, ale teraz na trzeciej to mało co słyszałem, naprawdę to był charakter, już oddałem wszystko z siebie, to naprawdę nawet nie słyszałem narożnika, ale to już nawyk i samo to już zadziałało. Te odruchy bokserskie zadziałały. Tak, tak, ale zawsze jak wchodzę do ringu, to staram się słuchać trenerów kadry. Mhm. Miałem okazję nie tak dawno, no chwilę wcześniej porozmawiać z swoim trenerem od przygotowania fizycznego, Czarkiem. No i on mówił, że dobrze był przepracowany zarówno ten obóz, jak i poprzednie do tych mistrzostw. No i to chyba widać. Czujesz się dobrze kondycyjnie. Tak, bardzo dobrze, a zwłaszcza, że miałem rywalizację na kadrze. I to naprawdę rywalizacja bardzo dużo daje, bo tu jeden goni drugiego, jeden goni drugiego, jeden goni drugiego i przez to człowiek staje się lepszy. To jest cenna nauka, pięknie z tego wybrnąłeś. No powiem ci, że te osoby, które mogły być na hali, to oglądały tą walkę. No, słyszałem, że były emocje, no i... Czułeś ten doping? Czułem, czułem. Swoich kolegów słyszałem z kadry, na pewno to dużo pomaga. I teraz skupiamy się na drugiej walce, no i zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, kiedy się planujesz porozmawiać z trenerem na temat drugiej walki? No pewnie dzisiaj już coś będę wiedział. Na razie to nie interesowałem się, naprawdę skupiałem się na tym, co jest dzisiaj, tak jak mówiłem, no i teraz skupiam się na drugiej walce. W takim razie powodzenia, no i będziemy pilnie śledzili kolejne twoje ruchy. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, kibicują.